Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a tu jest Let's Play Sonic 06. I zaczynamy w menu głównym oczywiście, dlatego że w ostatnim odcinku skończyliśmy na bossie i nie chciałbym zostać jeszcze bardziej, jakby to powiedzieć, umarty. Wracamy, tak, to jest prawda. Aha, że prawdopodobnie ta sesja będzie ostatnim, jaką będę nagrywał, bo postaram się przejść całą grę już teraz, znaczy całą grę, w sensie historię Sonica, nie, ale wreszcie myśleli, że coś. Chcesz, aha, od razu mówię, że mały disclaimer, mała uwaga. Mam otwarte okno, więc za wszelkie odgłosy typu samochody, psy i tak dalej, wielce przepraszam, niestety nie mogę na to nic poradzić. A poza tym, gramy. Sama więcej chajego, ciekawe, że się będziemy grać. A nie, tutaj szrak. Ten boss jest bardzo prosty, bo można go bardzo scheezować. Tylko muszę czekać, aż trochę się opuści. Można oczywiście tutaj też kamienia używać, ale nie umiem zbytnio taktykę na kamienia, ale można coś takiego zrobić, nie zaprzeczam temu, więc po prostu taka tylko informacja, że mogę coś takiego zrobić. Ja nie umiem, ale wy możecie tam umieć coś, nie wiem, co. W każdym razie ja tylko umiem to, wiem, że to jest dosyć szybko niż normalna walka i tyle w zasadzie wiem o tym. Raz mi się udało wylądować tam na górze, przez to jeszcze, ta walka jeszcze była dla mnie krótsza, co było fajne w sumie. Bo normalna walka polega na tym, że trzeba poczekać, aż Genesis się trochę opuści i on wtedy zespawni przeciwników. On najpierw te swoje ręce właśnie tak wydłuży jak teraz. O, i dzięki przez tych przeciwników będziemy mogli się tak spiąć po nich i później wejść na czubek tego jak Genesisa i walnąć go w głowę. I na tym polega walka. No niestety z jakiegoś powodu dół, ten spód też ma, też jest, jakby to powiedzieć, kurde no, też reaguje na te walnięcie, więc po prostu też reaguje na to walnięcie, więc można po prostu tak to scheezować, waląc go po prostu od dołu. Jakkolwiek to może zabrzmieć, po prostu walić go można od dołu. Teraz zmieniłem też setup mojego mikrofonu, że teraz troszkę ciszej jestem, ale przynajmniej tak nie będzie czasem mógł pikować bardzo, jeśli chodzi o mój dźwięk, więc będzie fajnie. Raczej. S. Dziękuję. Jak zawsze same S-ki dostaję. Jak zwykle. Nie dostaję nigdy jakichś niższych ocen. To same S-ki tylko. Wiecie, tak to jest, jak się jest dobry. That was a gutsy move back there. Well, I was desperate, and, I just had to get away. I owe you a lot, Sonic. Sonic! I'll head into the jungle! Okay. No i znowu się żulia burzy. No i dobra, i teraz kolejny będzie poziom. Tropical Jungle. I jeśli pamięć mnie nie myli, to jest tak naprawdę jedyny moment w całej grze, gdzie sterujemy Sonikiem z Alice w Overworldzie. W sensie w Hubworldzie. Normalnie nie ma żadnej możliwości, żeby zagrać tą wersją postaci w Hubworldzie, więc to jest dosyć ciekawe, że to jest, że w tym jednym miejscu w kampanii możemy to robić. Jeszcze tylko brakuje, żeby można było chodzić sobie normalnie tym Max Speed Sonikiem. To by było ciekawe. Bo Max Speed Sonic, taka ciekawostka, to jest też kompletnie osobna postać.
I tu chyba nie ma tego monitorka z upgrade'ami. Trochę dupa. To teraz muszę znaleźć, gdzie byłem. Tutaj chyba byłem. Muszę uwielbiam to, że ta tarcza nie nadąża po prostu, jak się ją tylko tak na chwilę. Ale nie. Ale może zrobić coś takiego. Hehe. Nie możemy chodzić po wodzie, bo jesteśmy Jezusem. Te partikle trochę dziwnie działają czasami, ale dobra. No i idziemy do Tropical Jungle. Po co tu dłużej przedłużać? No i Tropical Jungle. Szczerze, nie mam jakoś zdania o tym poziomie. Jest po prostu okej, okay, I guess. Nie jest jakiś świetny. Nie. No sterujemy tutaj z Sonicem Zelis, więc to od razu wiadomo, że nie będzie jakiś to zarąbisty poziom. Spróbuję ten skrót zrobić. Zostawię to bez komentarza. Ech, Sonic 06. To się często zdarza. Tutaj. Jeszcze raz spróbuję, no dobra, jeszcze raz spróbuję. GG. Raczej czy mi się uda? Dobrze! Rzadko mi się udaje to zrobić. I teraz czy mi się uda to? To jest dobre pytanie. Jezu, ja tak się boję tutaj tych... w ogóle próbować... mieć cokolwiek związanego z... z tymi torami. Chyba tak to mogę nazwać, torami. Chyba na to się uzgodniliśmy. Chociaż w tym wypadku to są liany po prostu, ale po prostu nienawidzę... w grach... to mam bardzo wspólnego w Sonic Heroes i w właśnie Sonic 06, że bardzo nie lubię tych torów, bo nigdy nie mam pewności, czy na nich wyląduję. I to mam w Sonic Heroes i właśnie w Sonic 06. W Shadow the Hedgehog nigdy czegoś takiego nie miałem, w innych grach, na przykład, nie wiem, Sonic Adventure czy coś. No Sonic Unleashed i Sonic Generations i Sonic Forces mają to do siebie, że one są zautomatyzowane, jeśli chodzi o zdobywanie, po prostu dostawanie się na te tory, więc to nie jest takie trudne, jeśli chodzi o te gry, ale no w grach Adventure to, no w Heroes i tylko w Sonic 06 to jest bardzo, bardzo mam stresa, jak to muszę robić, nie powiem, że nie. I cyrk, i level up. I nie mogę tutaj light speed dasha po ziemi zrobić. Smutek. Okej, let's rip. Rip. Było rip na początku poziomu, dzięki Sony. Za przypomnienie mi tego. Jesteś bardzo pomocny, jak zwykle zresztą. Nie spadnij. Okej. Kolejna część tego poziomu. Pierwsza przyznam, że całkiem dobrze mi poszła, nie powiem, że nie. Tu oszczędzam troszeczkę mocy. Właśnie to jest aha, dzięki. To jest bardzo ciekawe z... aha, to już, no to mogę się pożegnać z slangiem. Jak się używa tak... jak się spamuje tą moc, to można dużo dłużej ją podtrzymać. To jest w przypadku właśnie i Sonic Azalis i Silvera, więc jak... Ja nie chciałem żółwiku... Dobra, nie, ja spadam z tym. Ja wolę się z żółwikiem nie cackać. Pamiętajcie, nie cackajcie się z żółwia, bo to jest niebezpieczne. Po prostu... Wow. Sonic. To jest... Tak się nie biega sam. Okej. Okay. Nie! No, widzicie, o co mi chodziło? Nie umiem trafić tu wcale. I... no i wszystkie zniszczone. No i nice. I zrobiliśmy to, oczywiście ranga S, jak zwykle będzie na 100%. Bo jaka inna by miała być? No. Tada! Ranga S, jak? Jak nic, ranga S, to jest. tylko wiecie, no ten, kto robił grafikę, to jest oczywiście dysgrafia i tak dalej, po prostu źle napisał i tyle.
Ale to jest test. Looks like we've lost them. I'll settle things here. Elise, you should go back to the castle. Okay. Sonic? So beautiful. I've never seen so many flowers before. Sonic, have you visited many wonderful places before? Yeah. Once you defeat Eggman, you'll leave, won't you? Though I've been frightened many times, I've also enjoyed this adventure. It allowed me to be something other than a princess. I was able to be myself. A girl. Yuck. It sounds like being a princess isn't that easy. It isn't sometimes, but I love this country. Everyone in the castle, the children, all my citizens, really. The same love my late father and mother had. Don't cry, Elise. Become a strong queen who doesn't cry, no matter what happens. And so, I do my best to protect my country. I understand everything my parents said to me now. Sonic, if you leave here to go on another adventure, remember this place. Definitely. Oh. Elise? I'm fine. Sorry. I mustn't cry. I can't. Elise, smile. Wait, bo teraz mnie taka wielka rozkmina wzięła na to wszystko, co ona powiedziała i w ogóle co się tutaj stało. Dobra, to jest kasynka, dobra, to tam powiem, jak będziemy gdzieś chodzić po prostu. Not allow harm to come to my people. Miss Elise! It is my duty as Princess of Soliana to go. There is no other choice. Dobra. To teraz chyba będziemy sterować Tailsem. Dobra. Bo teraz muszę trochę to przemyśleć. Elise tam mówiła, że... Princess Elise went to see Eggman by herself. Tails, please help her. Bo teraz muszę to rozkminić. Patrzcie, no bo powiedziała, że o, że musi tam, że mogła się poczuć więcej niż księżniczka, mogła się tam poczuć jak dziewczyna. Też się zastanawiam, dlaczego? Że dlatego, że nie wiem, zakochała się w Soniku? No, później to będzie wyjaśnione, oczywiście, i chyba wszyscy wiedzą, o czym mówię, ale się zakochała w Soniku, więc może dlatego, ale poza tym, to od jakiego momentu liczy się płacz? W takim razie, no bo wiedzieliśmy, że
No bo patrzcie, no bo Alice jest niby ten. Tak przeklęta tym iblisem, że no, że jak. Że jak płacze, to. To już dupa i iblis po prostu wychodzi na świat i zagłada. Ale. Tu i napływały łzy do oczu i tak się zastanawiam, od jakiego momentu się w ogóle klasyfikuje jako płacz coś, więc nie wiem, dla mnie to już napływanie do łez to już by był płacz, ale jak tutaj to jest klasyfikowane, że o, że chyba, że dopiero jak wiecie, jak łzy polecą, że coś w tym stylu. Skomplikowane to jest, nie jestem do końca pewien, czy do końca to dobrze rozumiem. No cóż, ale to jest taka moja mała rozkmina na ten odcinek. Dziękuję za uwagę. Ale no, Tails z jakiegoś powodu przechodzi Wave Ocean, nie wiem dlaczego. W sumie, dlaczego on musi tu przejść. No cóż, ale... O, throwback do Sonic Heroes, jak fajnie, bo oczywiście gramy moją ukochaną postacią na 100%. Ale fajnie, to jest taką super postacią ją. No, zarąbiście. Dobra, przestanę, bo to już trudno jest. Ale nie, ja nie się tutaj, to jest zła postać. To jest zła postać, będę to zawsze powtarzał i nie obchodzi mnie, ile ludzi jest już tym zmęczony. To jest powracający żart mojego kanału. On jest tak cholernie wolny. To jest po prostu... Wow. Co to było za jakiś... Prędkość inna, dziwna. Ale tu nic nie ma, więc lecę tutaj. Ej, Tail! Tails. jak tego nie hejć? No, ludzie. No. To nie ja, to nie jestem winny tutaj. Sonikiem mi się coś takiego nie zdarzyło, tylko tam muszę pobyć. No, nie tak. O, no dobra, okej. Mogę go, I guess, zdobyć. No i teraz praktycznie ten sam poziom robimy, co robiliśmy Tyson, więc to nie jest jakoś cool. Nie ma tu... Dobra, spróbuję jakoś to zrobić. Nie działa, więc musimy zrobić to tak. Proste. Niby można od tamtej wyspy się od razu dostać na tamtą, co cholernie dużo czasu oszczędza. Ale szczerze, nigdy nie umiałem to robić i jakoś nigdy mnie nie obchodziło próbowanie się tego nauczyć, więc zrobiłem to prostą drogą. Więc ominąłem praktycznie wszystkie zagrożenia. I... Ranga E znowu! Ranga S! Powinienem zmodować grę, żeby w ogóle każda ranga była rangą S i byłoby śmiesznie. Powinienem to zrobić w sumie. You've wasted so much of my time. If you had cooperated with me earlier, I wouldn't have had to do this. What are you trying to do, Dr. Eggman? Why do you wish to revive the flames of disaster? Did your parents ever disclose to you anything about Solaris? Solaris's secrets are in his eternal flames. His power can change time and even manipulate the fabric of time itself. I wish to obtain this power and dominate everything in this world. From the past all the way to the future. You wish to rule over time? Yes, truly.
And the secret... It remains dormant in you, princess. The Princess of Soliana and the Seven Chaos Emeralds. Once I have everything, the fate of the whole world will change. And one of the beautiful gems is just ahead. Chaos Emerald located. Finally. Now, let's go collect that Chaos Emerald.